Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Indryka, IndyCage.pl, jesteśmy po gali Bepson Arena w Bielawie. Ze mną trener, organizator Sławomir Grabowski. Cześć. Cześć, witam. No powiedz, jak w ogóle udało się połączyć rolę organizatora i trenera, bo widziałem, że gdzieś tam nieraz w narożniku twoich zawodników, no to emocje aż kipiały. So, chyba taki dar, nie? Wiesz, taki człowiek orkiestra. Nie, wiesz, żartuję, oczywiście, no jest ciężko, nie? Jest ciężko, ale powiem ci, my to robimy już któryś raz i działamy jakby na instynkt, tak pseudo na instynkt, ale u nas jest taka fajna rzecz, że ja mówię, wszyscy od razu robią, nie? I tu nikt nie pyta, dlaczego, po co, tylko stawiam tu, ty to. I tak naprawdę potrafimy się, wiesz, momentalnie fajnie zorganizować. No to z pozycji trenera najpierw zapytam, no większość waszych zawodników, jak nie wszyscy, dzisiaj jest wygraną. Tak, to prawda. No te najważniejsze walki mamy wygrane. To, co obstawialiśmy, te, które są dla nas ważne. No przede wszystkim Mariusz Joniak. Wiadomo, że to nie jest jego kategoria wagowa. Sam to powiedział, że naprawdę czuł Daniela Chodora. Daniel to twardy zawodnik, naprawdę twardy, silny. I powiedział, nie, 6-1 jednak, to jest moja kategoria. Mimo to, że wygrał w ładnym stylu, to jiu-jitsu się jakby obroniło jego, a jest naprawdę świetnym grapplerem, to mówi, że nie, że to był mega sprawdzian taki dla niego tutaj. Wiadomo, bo doszła ta presja swoich kibiców, nie, ale zostajemy w tym 6-1. No tutaj kibice naprawdę zrobili mega roboty, no bo przy tych właśnie głównych walkach, no naprawdę zdzierali gardło. Nie, no odbiór jest naprawdę pozytywny, cieszę się bardzo. Dla mnie, wiesz, najważniejsze jest zdrowie zawodników, że znowu udało się. Tak jesteśmy zabezpieczeni, zawodników dobieramy naprawdę poziomem sportowym podobnym, tu nie szukamy jakichś takich słabych walk, bo no wiadomo, nie chcemy niczyjej krzywdy, nie? A to jest dla nas najważniejsze. Przede wszystkim robimy to dla naszych chłopaków, nie? Żeby ta głowa rosła, te nasze gale lokalne, zanim się dostaną gdzieś tam wyżej, budowały ich psychikę. No to z roli organizatora, jak jesteś zadowolony z tej gali? Bardzo. Przede wszystkim z pogody. Straszyła nas od 3 tygodni. Co weekend deszcz. W tamtym tygodniu zalało Dzierżoniów, zalało Bielawę, Studzienki, wysadzało, człowieku. No, i tak myślisz, dlaczego ja, nie? No i po prostu wymodliliśmy to, nie? No a poza warunkami pogodowymi, no to wiadomo, kibice też dopisali, ale o tę organizację tych walk, no bo wszystkie pojedynki naprawdę mocno wyrównane, albo naprawdę mocne wojny w klatce. Nie, no tak jak powiedziałem, bo ja sam zestawiam zawodników, a ja nie szukam łatwych walk dla swoich zawodników i podnoszę poprzeczkę niektórym, kiedy widzę, że to jest ten moment. Tak jakby matchmakerem jestem ja, wszystkie kontakty mam z Polski ja, więc rozmawiam z trenerami, trenerzy też przyglądają się. Ja nie rozmawiam z zawodnikiem bezpośrednio, nie ma zawodnika, z którym ja bym rozmawiał. Ja rozmawiam z klubem, ze sztabem, z zawodnikami. Ja personalnie z zawodnikiem nie muszę w ogóle rozmawiać, nawet nic o nim wiedzieć. Jeżeli trenerzy, klub mówi tak, bierzemy, zgadza się, sprawdziliśmy, to ja mówię super, dziękuję. No to jeszcze z pozycji trenera spytam, jak zawodnicy słuchali się w narożniku, bo wiemy, że z tym bywa różnie, ale z tego, co dzisiaj miałem okazję zauważyć, no to naprawdę to, co gdzieś tam było krzyczane z narożnika, docierało i było realizowane. Docierało, no wiesz, oni rozumieją, że muszą być jak joystick, nie? Że my to naprawdę cały czas wywieramy na to presję, słuchaj. Po co ci jest tam trener, trenerzy? Przecież mógłbyś wziąć dziewczynę, mogłaby ci wodę podawać i ręcznik. Nie jesteśmy tam po to, żeby podawać ci wodę i ręcznik, tylko po to, żebyś czuł pewność siebie, że masz mega plecy, że ktoś to widzi lepiej od ciebie. Może nieraz, nie? I po to jest trener. No to jest chyba, to każdy zawodnik musi zrozumieć, że jeżeli słucha narożnika, słucha swojego trenera, któremu ufa, może być tylko zwycięstwo, no tak w 80%, nie? No to z której walki jesteś najbardziej zadowolony? No Mariusz Joniak, no zdecydowanie, słuchaj, to było wyzwanie, no 66 kilo nie jest jego kategorią, presja, bo to wiesz, ma być ważna walka w grudniu dla niego, tam dla Federacji FEN. Dziękujemy też Federacji FEN, że zgodziła się tutaj lokalnie, żeby Mariusz zawalczył, bo to też jest ważne, nie każda organizacja. Wiadomo, my jesteśmy lokalną galą, nie jesteśmy żadną konkurencją, ale tutaj też ukłon w stronę FEN-u, że oni to wiedzą, że Mariusz też lokalnie potrzebuje takiej walki robić, promować się, nie?
No zdecydowanie Mariusz Joniak, nie? No wiesz, fajnie pokazał się, nie ode mnie, Kacper Rod, nie? No to jego jiu-jitsu jest fenomenalne, to jest światowy poziom jiu-jitsu, no jiu-jitsu dzisiaj się obroniło, nie? Także Kacper naprawdę będzie mega mocny w MMA. Jego kategoria wagowa naprawdę może się obawiać. No to spytam jeszcze o występ, który gdzie chyba na mnie dzisiaj największe wrażenie zrobił. Adam Kapka, który no walczył w semi-pro, no ale nauczyciel historii, który jeszcze pomiędzy trenuje MMA i daje naprawdę taką wojnę w klatce, że myślę najlepsze federacje by się nie powstydziły. Adam Kapka to jest człowiek, który jest zawodników, o którym swoim sercem obdarzyłby z 4 zawodników do walki. Nie ma, to jest przewspaniały człowiek, bardzo tak społecznie się też angażuje, pomaga. No jest jedyny w swoim jesteśmy szczęśliwi, że mamy Adama Kapka, Kapkę. To jest facet, który ma 4 fakultety. Mówię do niego, Adam, nie bij się w MMA, po co ci to? No powiedział, rób że już nie będzie. Rób jiu-jitsu, świetny masz parter, pokazał to też w walce. Rób jiu-jitsu. Sławku, ale ja to kocham. Co mam ci powiedzieć? Adam Kapka jest jedyny w swoim rodzaju. Naprawdę kocha go cały klub. Potrafi zarówno wkurzyć, jak i po prostu otworzyć, wiesz, serce, nie? No powiedział, że już nie będzie walczyć, to była jego ostatnia walka. No na pewno jego dziewczyna bardzo się ucieszy, nie? Pozdrawiamy dziewczynę, na pewno się ucieszy. No dobrze, to dziękuję w takim razie za zaproszenie tutaj na galę. Ja bawiłem się bardzo dobrze, myślę, że dziękuję. Widzowie też. Dziękuję wszystkim, zapraszamy do Bielawy, pięknie położona tutaj u podnóża Górsowich. Naprawdę jezioro, klimat przede wszystkim. Naprawdę jest fajnie, bezpiecznie, także zapraszamy do Bielawy. Super, dziękuję fajnie, bardzo. Fajnie, że byłeś, dziękuję. Fajnie, że przyjechałeś, a tak też jest. Miałeś kawał drogi. Tak jest. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, hej.